w marcu na Raszyńskiej odbyły się dni otwarte dla kandydatów do naszej szkoły. Przed kamerą po raz pierwszy pojawiła się Dziabamba. Podoba mi się tutaj. Godzinnym zebraniu opowiemy Wam o wszystkich naszych szkolnych tradycjach, o tym, jak się uczymy, co robimy, a także o naszej historii. Co wywarło na Tobie największe wrażenie na dniu otwartym? Sala gimnastyczna i komputerowa. A na Pani? No na mnie przede wszystkim atmosfera, która panuje w tej szkole. Jest zupełnie inaczej niż wszędzie i nie ukrywam, że strasznie mi się podoba. A dlaczego zdecydowałeś się zdawać do tej szkoły, jeśli się zdecydowałeś? No bo dużo słyszałem, mama mi powiedziała. Tak. A skąd Pani się o niej dowiedziała? No ja się dowiedziałam od znajomych, których dzieci chodzą do tej szkoły i przyszłam dzisiaj zobaczyć, czy rzeczywiście jest tak fajnie, jak mówią. Dziękujemy bardzo. Szkoła jest piękna. Tak, dla mnie ogólnie szkoła. Myślę, że i szkoła jako budynek ma bardzo miłą atmosferę. Atmosfera była fajna. Miała atmosfera ze względu na taka luźniejsza atmosfera. Myślę, że szkoła jest bardzo artystyczna. Jest... Ogólnie dojazd, ludzie są bardzo fajni, jest naprawdę bardzo miła. Dużo ładnych zdjęć, dużo zdjęć. No i to wszystko. Dlaczego wybrałyście tę szkołę? Dowiedziałam się o niej z internetu i interesuje mnie międzynarodowa matura. Liceum z maturą międzynarodową na samej górze w tym samym budynku oraz w zeszłym roku liceum wielokulturowe na Pradze Warszawskiej. Dni otwarte na Raszyńskiej odbywały się 17 lutego i 17 marca. Dla Was relacjonowała Dziabamba.